Sponsorem kanału jest LDBet, legalny bukmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. Czołem, Sir Generalis. Dzień dobry, moi drodzy. Kolejne mobilne ulane testy. Pogoda pod psem. Śnieg, śnieg z deszczem. Deszcz. No, jednym słowem, dziadostwo. Idealny dzień na to, żeby wybrać się do miejsca, gdzie by zjeść możemy burgery. I dzisiaj właśnie tam jedziemy. Max Burgers in English. Czyli knajpa, która nie ma zbyt dobrych opinii. 4,1 uściślając. Ale powiem Ci, że prawdopodobnie coś tam się zmieniło, bo jeszcze patrzyłem miesiąc temu i było 3,6. Czyli jest może tendencja zwyżkowa. Sprawdzimy to. Plan jest taki, że kupujemy 5 najdroższych burgerów, jakie mają. Same kanapki. Powiem Wam szczerze, że nie nastawiam się, że to będzie jakoś turbo znakomite. Ale jest to alternatywa, jakby nie patrzeć. I dla McDonalda, i dla Burger Kinga. W Warszawie są chyba 3 albo 4 punkty. Na przykład jeden jest punkt w centrum, w Złotych Tarasach. O, to nawet nie wiedziałem. Tak jak widzicie, no, pogoda jest fatalna. Wykorzystamy możliwości mojego auta. Które ma duży bagar. I zjemy sobie w bagażniku. Max Burgers. Dzisiaj na wąskim kanale. To może być początek przygody, albo też krótki romans i nigdy tam już więcej nie pojedziemy. Zobaczymy. Ciekaw jestem też cen, bo to jest też ważne. No, jadąc tam chcieliśmy już jakiś mały rekonesans zrobić i wypisać sobie chociaż co chcemy zamówić. Wszystko to fajnie wygląda, są zdjęcia zestawów, burgerów, ale nie ma cen. Jak można zrobić menu bez cen? Zbadamy to. Ile chciałbyś wydać? O, 5 burgerów. 5 najdroższych burgerów. Liczę, że tak zestaw pewnie kosztuje około gdzieś tam pewnie 20 paru. No to sam jeden burger, no wydaje mi się, że około 15, więc 5 razy 15. Oj, oj, oj. 5 razy 15 to by było 50 i 25, 75. No dobra, no to 90 zł, no, powiedzmy. Okej, okay, i to będzie dobra cena, tak? I to wtedy wydaje mi się, że byłaby... Ojej, czekajcie, bo tu no. Rozpędzam się. Dobrze, tempomat załączony. Tempomat tu masz? A ja się kaszlę trochę. Moi drodzy, widzimy się już na miejscu. Jesteśmy przygotowani, bo nie jedliśmy nic. Jesteśmy świeżo po drugim śniadaniu. Tak, to prawda. Po audycji drugie śniadanie dla tych, co nie oglądają nas na bieżąco i nie wiedzą, o czym mówię. Wódka się klika, ale za każdym razem wódki pić nie możemy, bo jesteśmy kierowcami, ojcami, mężami, ale przede wszystkim dorosłymi ludźmi. Za nami pan jedzie chyba jakimś Pontiakiem albo Panamerą, czyli lubią burgerki na Milanowie, lubią. Masz alergie pokarmowe? Zapytaj nas, może... Pomożemy Ci wybrać właściwy produkt. Ja mam taką alergię czasami, jak wypiję trochę balsamu pomorskiego, to się czerwony robię. To jest taka alergia. Na pewno weźmiemy tego Frisco Burgera podwójnego, pikantny burger z cheddarem. Dzień dobry. Witamy w Max, czy mogę przyjąć zamówienie? Oczywiście. Proszę Pana, poprosimy 5 najdroższych burgerów, same kanapki. Żeby było 5 różnych, ale najdroższych. Najdroższe według cennika, jakby Pan nam dał, bo po prostu tak żonie obiecałem. Oczywiście. W cenie katalogowej, tak? Bez tak. Dodatkowych. Nie, nie, bez dodatków, tak jak jest po prostu w menu. No to wspaniale, no to o to chodziło. Dobrze, czyli tylko 5 burgerów będzie, tak? Tak, to wszystko. Razem będzie 114,95 i zapraszam dalej. Dziękuję. Ile? 114, widzisz? Widzisz? Dobrze, że mam żonę kartę. Tak, wciągnij jeszcze mocniej. Wczesnej katar mam. Przeziębiony jestem. Zjemy coś cieplutkiego, mięsnego. A Panek się pytał, wołowina, kurczak? Żona, wszystko byle nie wege. Tak powiększoną wątrobę ostatnio. Nie wiem od czego w ogóle. Wódki, kur... 115 zł to jest dobra cena, co? 115 zł to ja na przykład mógłbym sobie dzisiaj ułożyć kawał popołudnia i wieczór. I zrobić Q&A. I zrobić Q&A na przykład. Albo pokój na Twitterze. Bardzo. Dziękujemy. Smacznego. Do widzenia. Do widzenia. Przytrzymaj, chłopcze. Kurde, fajna torba. Myślę, że po tych testach weźmiemy ją, będzie w czym jakieś, wiesz, zakupy robić. A, nie, myślałem, że na głowę komuś. Całkiem dobrze zapakowane. I pachnie ładnie. No. Dobra, jedziemy w jakieś miejsce, nie nadmorskie, ale nadrzeczne. I co jest plusem, przestało padać, kiedy zaczęliśmy jechać. A jak wyjeżdżaliśmy, to padał taki mokry śnieg z deszczem, który się po prostu... Uważaj, zajęte.
Spokojnie, jestem za tym kierowcą. Kubki smakowe już mi mówią, zjedz to wszystko głową. Miała być Wisła i jest Wisła, jesteśmy w miejscu docelowym. Będzie słychać południową obwodnicę Warszawy, bo to jest Warszawa. Jej południowa część. 5 zawodników. Delivery Cheesy Burger, Delivery Cheesy Kurczak Burger, Delivery Cheesy Plant Beef Burger, Smoke Chipotle Chicken i podwójny Frisco Burger. Zaczynamy od, uwaga, Mięso Plus Frisco Burger. Zobaczcie, jest bułeczka, jest bekon, jest ser, jest czerwona cebula. Zdejm czapki, jak do mnie podchodzisz. Przepraszam za fryzurę, ale niestety muszę udać się do mojego fryzjera. Na zdrowie. To mięso jest inne jak w Maku. Wydaje mi się, że jest troszkę mniej przyprawione. Jest takie trochę słodsze. Według mnie bułka jest ok. Ja wolę taką niż taką maślaną. To mięso jest w mojej ocenie mało przyprawione. Bardzo mało. Ani sól, ani pieprz. W ogóle nie ma wyrazu. Jest takie płytkie, płaskie. Także mięso, moi drodzy, do poprawy, a po to kupujemy burgera, bo opieramy się na mięsie. Kurczak dla tych, którzy uwielbiają drób. Ojej, jak on wygląda. Czekajcie, aż odłożę sobie. Oj. Bułka taka z gatunku pospolitych. Dużo majonezu, dużo keczupu, ale jeśli chodzi o smak tego kurczaka, to nie jest najwyższej jakości kurczak. Pamiętam, że ostatnio, jak zostałem sam w domu, kupiłem sobie takie marketowe nuggetsy, które można było sobie odgrzać w mikrofali. Podobnie to smakuje. W ogóle to nie wygląda dobrze. Wiesz? Nie wygląda, nie wygląda. Ten ser... Jest delikatna nutka pikanterii w tym kurczaku. Chyba dlatego, że wiecie, no, ta pikanteria też ma trochę zakryć brak jakości tego mięsa. Dali te serwetki, czy nie dali? Dali. Eko serwetki, takie lubię. W skali szkolnej to 4 z minusem, nawet 3 plus ten Frisco. Marna truja ten. Delivery Plant Beef. To jest kolejny, tak ładnie się nazywa. Od 1 do 7, to nie wiem, o co tu chodzi. Nie wiem. Pokażmy, jak on wygląda. No to wydaje mi się, że on jest taki sam jak ten z kurczakiem, tylko że tutaj jest wołowina, a nie kurczak. I ten jest ciekawy. No dajcie znać, o co chodzi z tym burgerem. Ale zobaczcie, on jest taki bardziej czerwony i to mięso jest ciekawe. Czekajcie, co ona ma? Ma w sobie jakąś taką przyprawę nieoczywistą, której w innych burgerach chyba nigdy nie uświadczyłem. Nie jest słone i nie jest pikantne, ono jest słodkie. Akurat w tym burgerze to pasuje. I ten oceniam wyżej od poprzednika. Zobaczcie, tutaj w ogóle nie ma pieprzu. Ale to mięso jest ciekawe. I pytanie, dlaczego jest takie czerwone? W odróżnieniu od tamtego pierwszego, gdzie była wołowina. Kolejny kurczak. Grand Deluxe. A, już widzę. Ten ma krążki cebulowe, moi drodzy. Jest kawał kurczaka, ale w środku jest też krążek cebulowy i jest chyba marynowana cebula. Bardzo pikantny kurczak. Bardzo. Taki, że od razu czujemy. I zobaczmy jeszcze ten krążek. Bardzo pasuje to. To jest dobry burger. Jest sałata, jest majonez, jest ta marynowana cebula, która idealnie pasuje do ostrości tego kurczaka. Ładnie jem? Tak. Ale ten jest bardzo dobry. I jest tu wyczuwalny sos chipotle. Jest do końca. Fajny ten kurczak, taki wyrazisty. Tamten był taki bezsmakowy. Pięknie, cały Na ile? Piąteczka. Zadowolony. Ostatni. Wszystkie one mają czerwoną cebulę. O.
Tu jest klasyk. I ta wołowina jest przyprawiona w odróżnieniu od tamtych. Tutaj czerwona cebulka. Myślę, że to jest taki trochę odpowiednik. Wydaje mi się odpowiednik pikantnego makrojala w McDonaldzie. Jest bardzo zbliżony. Mocne 4, 4,5 nawet. Przejdźmy do auta, bo na gorąco dzisiaj nie ma. Jak to mówią, skwaru nie ma. Piąty to był Delivery Cheesy Burger. Zdecydowanie mogę polecić dwa. Jeden taki pośredni, a wydaje mi się, że dwa jak ominiecie, to nic nie stracicie. Fajny Smoky Chipotle Chicken, 21,95. Z wyraźną nutką pikanterii tego kurczaka, z wyraźnym, fajnym, rzeczywiście takim dymnym sosem chipotle. Delivery Cheesy Burger, to był ten ostatni, gdzie miał tą wołowinę taką na którą znam, która jest przyprawiona, którą widziałem już w innych tego typu przybytkach. 23,50. To są te dwa. Ciekawy właśnie był ten Cheesy Plant Beef Burger. Ale jest inna, ta wołowina jest jakaś taka bardziej czerwona. Słodka, ja takich klimatów do końca nie lubię, ale był to oryginalny smak i to trzeba przyznać, bo nigdy takiego nie jadłem. Czy to jest jakaś, nie wiem, bardziej szarpana i dopiero potem zbita, czy z innej części krówki. Miała inną konsystencję, to mięso było inne. Zawiódł mnie podwójny Frisco Burger. Uchodzi chyba za jedną z bardziej popularnych kanapek tam. Dla tych, którzy boją się pikanterii, boją się wyrazistości, jesz takiego burgerka bez smaku, troszkę się zapychasz i niby jesteś happy, ale brakuje też smaku. Kurczakowy, cheesy kurczak burger. Marketowy, taniej jakości, takiej marnej jakości i płaski. Generalnie 114 zł 95 groszy za 5 burgerów, czyli ponad 20 złotych i to tak około, myślę, średnia 22 zł. Czy urzekły mnie te ogólnie, jakbym miał komuś polecić, słuchaj, rzucaj wszystko, rzuć robotę, jedź dzisiaj do Max Burger. To chyba nie. Jeden na plus minus, reszta dwa na minus. To nie jest burger, który po prostu powala na kolana i nie dziwi mnie, że ta ocena na Google to jest 4,1, bo jak ja bym miał cały właśnie tutaj asortyment podsumować, to takie 3 plus, czwórka z dwoma. To jest właśnie moja ocena dzisiejszej wycieczki. Mac ma swoich fanów i te smaki są jak gdyby od lat znane. Burger King? Dawno nie byłem. Może kiedyś pojedziemy, to przetestujemy. 2 stopnie temperatura odczuwana tutaj, niedaleko tu sprzedają piasek wiślany, niedaleko jest rzeka. Jest tu tak zimny, można powiedzieć przeszywający wiatr, że cieszymy się, że jesteśmy już na pokładzie mojej Toyoty i jedziemy w cieplejsze rejony. Przypominam oczywiście o lajkach, subach, dzwoneczkach. Wspierajcie nas na Patronite, wspierajcie nas również przez przycisk Wesprzyj na YouTubie i napiszcie nam, jeżeli macie fajny pomysł na ulane mobilne testy, gdzie możemy podjechać, zjeść i nie tylko zjeść w bagażniku, ale na przykład w jakichś innych okolicznościach przyrody, to napiszcie, a my to zrobimy. Wiem, że jestem umorusany, ale to wszystko jest. To tak jak żołnierz idzie na poligon i się brudzi. Ja też się brudzę. Dzisiaj auto też brudne, także jedziemy zaraz na myjnię i ona też będzie miała swoje 5 minut. Moi drodzy. Myjnia? Czy Toyota? I ona. Pozdrawiamy Was gorąco. Kupiliśmy się dzisiaj na najdroższych, no bo skoro premium, a tak jest w nazwie, no to wzięliśmy najdroższe. Wydaje mi się, że jakby tego premium nie było w nazwie, to nikt by się nie obraził.